Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, to jest Polityczna Mafia na kanale Reset Obywatelski, która dzisiaj jest wyświetlana dzięki naszemu sponsorowi Jarosławowi Chmielewskiemu i myślę, że sponsor będzie bardzo zadowolony z tego, że tak wyjątkowego gościa udało mi się dzisiaj zaprosić do studia. Wojciech Dudziński. Witam Państwa. Audytor śledczy, prezes firmy Fraud Control, człowiek, który już od lat pokazywał mi, i też cofniemy się trochę do historii, jak pomocne mogą być nowe technologie w wykrywaniu przestępstw. I Wojtek, trochę historii, bo my się trochę znamy. Tak. I kiedyś Wojtek zwrócił mi uwagę na taką prostą rzecz, którą przeanalizowałeś, mianowicie na przetargi. Pamiętasz? Tak. Przetargi państwowe. Drodzy Państwo, przetargi generalnie, tak się przynajmniej mi wydawało, zanim Wojtka poznałem, mają służyć temu, żeby za jak najlepszą cenę pozyskać daną usługę, przedmiot czy daną rzecz, która jest potrzebna do działania administracji. Tak powinno być. Ponieważ mówiłem Państwu, że pewne układy, które wyrosły jeszcze zanim PiS pojawił się na scenie, ciągle funkcjonują i patologie nie są eliminowane, to chciałem właśnie tak popatrzeć historycznie najpierw na kwestię banalnej koncepcji, którą kiedyś przyniosłeś. Tak. I nawet wiem, że zainteresowany tym był BBN wtedy, który nie był pod kontrolą rządu, bo wtedy w BBN-ie rządził minister Aleksander Szczygło. I zwróciłeś uwagę na pewne takie drobne szczegóły, które gdyby je wyłapać, gdyby był jeden system, który analizuje dane przetargi, to można by dojść do ciekawych wniosków. Tak, znaczy jakby trzeba sobie powiedzieć jedno, że znaczy powiem tak, nadużycia gospodarcze i presja finansowa, która jest na ludziach i brak kontroli powoduje, to jest ten trójkąt nadużyć, o którym już u Ciebie w programie opowiadałem, powoduje, że ludzie po prostu w pewnym momencie ulegają pokusie, tak? I jak nie ma jakiegoś tam systemu, który kontroli, który by im to uniemożliwiał, to po prostu robią, to większość ludzi w to wejdzie, po prostu taka jest natura człowieka. No okazja czyni złodzieja. Okazja czyni złodzieja, mówiąc krótko, tak? No i teraz problem polega na tym, że kontrola jako taka jest droga, czy prowadzenie audytów, to jest droga rzecz, bo trzeba zatrudniać dużo ludzi, mamy dużo transakcji, no i teraz po prostu no, koszt tego jest bardzo wysoki i ci ludzie o tym wiedzą, że nikt nie chce wydawać kasy na kontrolę po prostu, tak? Nie chcę, bo to jest drogie, B, nie chcę z różnych innych względów, tak? Wiadomo. Ale załóżmy, że nie chcę, bo to jest drogie. No i teraz, no jak do tego tematu podejść? Oczywiście, no ten problem rozwiązują nam w jakimś zakresie nowe technologie. Czy mogą rozwiązywać ten problem? Chodzi po prostu o systemy, które już na Zachodzie czy w Stanach budowane są od wielu lat. My byliśmy jakimiś tam, jeżeli chodzi o systemy automatycznej kontroli prekursorami w Polsce, czyli system, który analizuje bardzo dużą ilość danych, których człowiek po prostu nie jest w stanie przeanalizować, porównuje te dane i na podstawie zaprojektowanych wcześniej algorytmów wyrzuca transakcje, tak zwane red flag, czyli transakcje, które budzą podejrzenia z jakiegoś powodu. No i podam przykład. Jeżeli mamy na przykład w firmie taki system, który wyrzucił nam kolejność sekwencji faktur, czyli że dostawca dostarcza nam jakieś produkty i wystawia nam fakturę, a te faktury są ponumerowane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej, no to oznacza, że ten dostawca dostarcza tylko do nas. No nie jest to sytuacja, bym powiedział, zgodna z jakąś logiką biznesową. No, dlaczego? No właśnie, czyli to jest tak, jakby rozumiem, że on jako przedsiębiorca musi numerować swoje faktury, tak. I jeżeli taki gość nagle tylko handluje z jedną ekipą, to się zastanówcie, drodzy Państwo, jak on w ogóle przeżył, jak on, skąd on się wziął. I oczywiście wiadomo jest, że jest tylko słupem wtedy, tak, czyli jest podstawioną osobą przez kogoś z firmy, najczęściej dyrektora działu zakupów, który po prostu wstawia tam swojego jakiegoś członka rodziny albo bardzo zaufaną osobę i zakupy są dokonywane przez tą firmę, przez tego słupa, nie bezpośrednio, tak? I ten pośrednik dorzuca sobie 100% marży i w ten sposób można sobie bardzo, bardzo dobrze żyć. Gwarantuję Państwu, że takich przypadków w Polsce są tysiące. tysiące po prostu, tak? W różnych spółkach po prostu tak jest. No i teraz znalezienie tego nie jest takie proste, tak? No bo trzeba byłoby analizować bardzo wiele danych, podczas gdy system analizuje to momentalnie, tak? Wrzucamy dane z systemu, on dokonuje analizy i wyrzuca nam te wszystkie przypadki, gdzie ta numeracja jest, powiedzmy, zachowana. Mówię tutaj o najprostszym przykładzie. Oczywiście takich algorytmów są setki, czy jak nie tysiące, które w powiązaniu ze sobą wyrzucają nam te podejrzane transakcje, które potem możemy badać. Ale, i tu jest jeden problem, to jest tak zwany system, który wyszukuje te podejrzane transakcje, red flag. Ale problem z tym systemem jest taki, że pewne rzeczy nie zostawiają śladów w danych. Jakby nie mamy danych wystarczających do tego, żeby te rzeczy wyłapać, prawda? No ktoś daje na przykład prostą łapówkę, nie? No i w tym momencie no nie ma danych, które by nam mogły wskazać, że coś jest nie tak, bo transakcja wygląda lega artis, no po prostu, więc... Bo z ręki do ręki. Tak, z ręki do ręki i tutaj w sukurs wchodzi inna technologia, czyli mamy, powiedzmy, jedną technologię, która bada nam dane, ale tam, gdzie nie mamy danych, a to jest, obawiam się, 70% w ogóle nadużyć, wchodzi inna technologia, o której wiesz, czyli technologia, która pozwala, to jest bardzo jakby nowoczesna technologia stworzona przez służby specjalne Izraela, tak trzeba to powiedzieć, czy firmę w Izraelu, która pozwala wykrywać kłamstwo w głosie ludzi, że tak powiem. Czyli innymi słowy, jeżeli ja jestem audytorem, przychodzę na wywiad do firmy, coś jest nie tak, ale nie wiemy co i gdzie. Wrzuciliśmy do systemu, system nam nie wyrzucił. Więc ja wtedy mogę przeprowadzić wywiady z kolejnymi ludźmi i system, i to jest niesamowite, i to działa, to jest po prostu, no ja jak to widziałem, to nie mogłem w to uwierzyć, tak? System pokazuje mi, gdzie ten człowiek, z którym wywiad prowadzę, mija się z prawdą, tak? System polega na analizie emocji, to znaczy każdy człowiek, jak coś mówi, no to są jakby dwa poziomy komunikacji. Jeden poziom komunikacji to jest tak, jak ja do ciebie mówię, tak? No i ja mogę kłamać, po prostu mogę bezczelnie kłamać i ty często nie jesteś w stanie tego sprawdzić, tak? No bo dałem gdzieś łapówkę, czy przyjąłem łapówkę bardziej, no i nie przyjąłem i mogę kłamać i nie jesteś w stanie tego sprawdzić, bo nie ma danych, żebyś to sprawdził. Ale jest drugi poziom komunikacji, poziom, którego się nie da zafałszować. To znaczy ludzie próbują, mówię o poziomie emocjonalnym, poziomie emocji, tak? Mówi się, że emocje nie kłamią. Ludzie próbują ukryć te emocje, ale nie da się ich w 100% ukryć. I teraz ten system polega na tym, że jest takim mikroskopem, który potrafi wyciągnąć z głosu, bo mówiąc, powietrze wydostaje się z płuc przez struny głosowe i emocje powodują pewne zmiany drgania w amplitudzie, powiedzmy, głosu, tak? I system potrafi wyłapać te drobne zmiany, poddać to odpowiedniej analizie, odpowiednie algorytmy to analizują i wyrzucają nam, system nam wyrzuca, w którym miejscu jest duże prawdopodobieństwo, że możemy się mijać z prawdą. I jaki jest w ogóle nasz stan emocjonalny w tym momencie, jak odpowiadamy. To jest genialne urządzenie, dlatego że pozwala mi to zadać pytania. Generalnie badanie danych, analiza, mnóstwo czasu i często nic z tego nie wyniknie, nawet jeżeli zaprzągniemy w to system, tak? Wystarczy kilka pytań i już ja wiem, w którym miejscu człowiek na przykład zataja prawdę. I idę dalej, tak? Zadaję kolejne pytania, drążąc ten temat. I w ten sposób łatwo mi jest dojść do tego miejsca, które jest tym red flagiem, czyli tym ryzykownym obszarem i dalej jestem w stanie to zbadać. Więc dzisiaj technologia, ja się w ogóle boję myśleć, co będzie za chwilę, bo można sobie wyobrazić, proszę Państwa, taką sytuację i ona już się powoli staje rzeczywistością. To znaczy, jeżeli przekraczacie granicę w pewnym kraju, to zadawane są wam, nie wiem, jak przekraczaliście na pewno wielokrotnie, niektórzy przynajmniej, to zadawane są wam mnóstwo pytań, tak? Do Izraela najwięcej. Znaję, bo ja pamiętam, drodzy Państwo, że jak leciałem do Hongkongu przez Tel Awiw, to byłem z moim kolegą i wzięli nas ludzie ze służb izraelskich, znaczy jednego, pani drugiego i pytali, czy będą się zgadzać wersje, skąd przyjechaliśmy i tak dalej. Otwierają wam paszport i czy pan się nazywa Radosław Gruca, patrząc w paszport, tak? A jak mam się nazywać, tak? A co pan robił, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie po to, że te odpowiedzi potem są badane przez system, tak? I system wam odpowie, czy im odpowie, czy kłamie, czy nie kłamie. W ogóle system był stworzony po to, żeby nie wpuszczać ludzi, Palestyńczyków, którzy potencjalnie mogli przewozić bomby po prostu i wysadzać się w Izraelu. No i teraz na niektórych lotniskach, w niektórych krajach służby specjalne stosują ten system. Też przechodzimy przez bramki, są zadawane nam pytania i od razu patrzą i wyciągają tych, którzy mogą teoretycznie przewozić narkotyki, tak? W związku z tym można sobie wyobrazić sytuację taką, i to nie jest wcale odległa przyszłość, że system ten będzie wszędzie po prostu. Będziemy mieli w telefonach, wszędzie i nie będzie możliwości kłamania. To jest w ogóle świat bez kłamstwa. Czy sobie możesz to wyobrazić, Radek, w ogóle dzisiaj w Polsce? Znaczy, no w Polsce to w ogóle sobie nie umiem wyobrazić, no bo mamy premiera, który przegrał już proces nawet i prawomocny, generalnie ma ksywę Pinokio i to nie jest takie szczególnie odległe od skojarzeń, no bym powiedział. I zresztą gdyby ten rósł, to szybko by był chyba dłuższy niż ten kabel mityczny, który miał NCBiA. Czyli chcesz powiedzieć, że z prawdą w Polsce jest duży problem? No, ale wiesz, i taki system miałby u nas istotne zastosowanie. No właśnie tak się zastanawiałem nad tym i dużo czytałem na ten temat, bo bardzo mnie zainspirowałeś w ogóle informacją o tym, czy coś takiego jest możliwe. Wiem, że no, trwała dyskusja na temat poligrafów, czyli tak zwanych wykrywaczy kłamstw, ale tam jest zupełnie inna historia, dlatego że po pierwsze musisz być cały podłączony, oczywiście i system bada twoje reakcje, twojego organizmu, ale też musisz znać pytania wcześniej i też pytania są kontrolne, żeby kalibracja. Taka kalibracja. Znaczy przede wszystkim oczywiście wariograf jest bardzo skutecznym narzędziem, to jest oczywiste. Z nim problem jest taki, że no, nikt się sam z siebie nie będzie chciał się podłączyć, tak? No bo no, nie da się zmusić nikogo, tak? Natomiast tutaj jest to wariograf, który działa bez zgody. Bez zgody. W sensie ktoś coś mówi i mało tego, ja mogę nagrywać, ja mogę odtwarzać dane sprzed paru lat i sobie to puszczać przez system i patrzeć, czy ktoś 3 lata temu, dając jakiś wywiad, nie kłamał. Więc no, to poza tym to działa jakby na odległość, tak, że ktoś mówi przez telefon i też mogę to zweryfikować. W związku z tym jakby możliwości tu są ogromne. I jak mówię, no, wydaje mi się, że w przyszłości to będzie wszędzie, tak? To będzie taki standard. Czy tak się sam zastanawiam, czy jakby niemożliwość kłamania, no to jest trudno sobie wyobrazić w ogóle, tak no naprawdę. Właśnie, drodzy Państwo, dajcie znać w komentarzach, a jeszcze wspaniała Iza Wam zaraz pokaże numer telefonu, bo to bardzo mnie zainspirowało, ponieważ jak wielokrotnie Wam mówiłem, polskie media mają olbrzymi problem ze współpracą z instytucjami, które są, uwaga, prawnie zobligowane do tego, żeby udzielać informacji, ale też bardzo często jest taka sytuacja, gdzie są dwie osoby skonfliktowane, jedna na przykład jest sygnalistą i ujawnia różne fakty, a druga mówi nie, no i jest słowo przeciwko słowu, bo taki sygnalista czasami jest samotnym widzem czy tam świadkiem. No to rozumiem, że w momencie, gdybyśmy posadzili takich dwóch delikwentów, takiego sygnalistę i gościa, na którego on, czy gościnie, że tak powiem, na którą on mówi różne informacje, to byśmy mogli jakby ocenić ich prawdopodobność, tak? Znaczy, to oczywiście, że tak. Znaczy w ogóle... Czyli słowo przeciwko słowu, to wtedy... Właśnie kwestia tego, że często jest słowo przeciwko słowu, tak? Bo jeden mówi to, drugi mówi to i my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. To jest taka, ja nazywam to taką szarą strefą, powiedzmy, taką czarną materią, takim czymś, co stanowi, nie wiem, 70% nadużyć w ogóle, ale też no jakby komunikacji w ogóle, tak? Jeden mówi to, drugi mówi tamto. My nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, co powoduje no, poważne szkody, jeżeli chodzi o nadużycia, to wiadomo jakie, a jeżeli chodzi o społeczeństwo, to oczywiście utratę zaufania w społeczeństwie i rozbicie społeczeństwa, tak? No bo kłamstwo to jest w ogóle jeden z najważniejszych grzechów, znaczy najgorszych grzechów, tak? Tak. I w związku z tym system, który eliminuje taką możliwość, to znaczy można kłamać, ale z drugiej strony wiadomo jest, że ten system to wskaże, wykaże, więc no nie będziemy tego robić, bo będziemy na tym jakby złapani. No daje nowy wymiar w ogóle, jakby nowy wymiar społeczny i jeżeli chodzi o wykrywanie nadużyć też. I oczywiście system wymaga sprawnego operatora, no bo to też tak jak w wariografii, to jest kwestia pewnej oceny, natomiast to jest rozwijane od kilkudziesięciu lat. Mogę powiedzieć, że to już za czasów Billa Clintona był ten system użyty do weryfikacji tego, czy Bill Clinton uprawiał seks z Moniką Lewinsky, czy nie. I tutaj jest pewna zabawna historia, ale to może jeszcze za wcześnie na tą opowieść. Okej. Brzmi nieźle. Ale to w takim razie, czy rzeczywiście to jest tak, że to jest taki system, który jest gdzieś stosowany? Bo powiem szczerze, no, znam przynajmniej kilka takich teorii spiskowych o różnych grupach interesu, które blokowały różne wynalazki, żeby nie stracić rynku do działania i ukrywano na przykład taką legendą, jest legenda o korzeniu w Ameryce Południowej, który może leczyć wszystkie uzależnienia. No i podobno koncerny farmaceutyczne robią wszystko, żeby nikt tego nie przebadał, żeby nigdy nie wyszło i tak. Ja mówię oczywiście hipotetycznie, ale czy to jest trochę tak, bo wydaje mi się, że gdyby... No ale to wiem, o co ci chodzi. Tak, to jest tak, że generalnie używamy tego służby, tak? Służby specjalne, no służby nie chcą się jakoś szczególnie dzielić, tak? Oczywiście jest też wersja cywilna, ale to jest na bardzo wysokim poziomie, więc są jakieś firmy międzynarodowe, ubezpieczeniowe, które mają jakąś swoją wersję do, ale nie w Polsce generalnie, tak? No bo my jakby wiadomo, jakby troszeczkę inny poziom to jest, nie? Ale tak jest to generalnie no, niedostępne dla zwykłego człowieka, tak? Więc wydaje mi się, że to byłoby fajne. My akurat jako moja firma mamy do tego dostęp i w każdej chwili mogę sobie wrzucić i puścić wypowiedź tego polityka czy tego i zobaczyć, no, co pokazuje system, gdzie tu jest coś nie tak, nie? Ale w sumie dobrze by było, gdyby każdy człowiek mógł mieć taką możliwość, tak? No właśnie, drodzy Państwo, trudno sobie w ogóle to wyobrazić, ale ja ostatnio, kiedy usłyszałem od Wojtka o tym wynalazku, to powiem szczerze, moja wyobraźnia zaczęła pracować i bardzo, bardzo wiele osób mi przyszło do głowy, które warto by było no właśnie, przebadać. Radek, kogo byś przebadał? No przyszła mi do głowy na okoliczność prawdy kłamstwa. No przyszła mi do głowy na przykład Julia Przyłęcka, która opowiada, że ona nie ma żadnych kontaktów i nie uzgadnia żadnych wyroków. I tutaj na przykład, gdybyśmy nałożyli na poufną rozmowę, jak już rozmawiamy o technologiach, hakerzy wykradli głąbom, którzy na niezabezpieczone poczty wysyłali różne też dokumenty, niektóre były tajne, niektóre ty widziałeś wcześniej, bo pracowałeś nad nimi. Dramat, drodzy Państwo, ale no mamy takie maile, które nigdzie nie zostało zdementowane, że są nieprawdziwe i mamy uzgodnienia z prezes Trybunału terminów. No i ona oczywiście potem wychodzi i mówi, że ona nic i w ogóle i tak dalej. I co? I to jest szansa, że my byśmy wiedzieli o tym, że i taki Dworczyk na przykład, który tam różne... Wszystko, co jest nagrane, wszystko, co jest no, nagrany głos, jest możliwość wykorzystania systemu i zobaczenia, jakie jest ryzyko, że w danym momencie no, człowiek mija się z prawdą generalnie, tak? Oczywiście no, nagranie może być zanieczyszczone, no, może być złej jakości, wtedy ten system już nie będzie tak działał. Natomiast jeżeli jest dobrej jakości i wypowiedź jest powiedzmy odpowiednio długa, no taka możliwość istnieje, jak najbardziej. I dlatego ja bym się do Państwa zwrócił, kogo byście Wy Państwo chcieli, bo taką możliwość mamy, tak? Kogo byście Państwo chcieli przeczesać, mówiąc tak? Jaką wypowiedź? Kogo? Drodzy Państwo, to zróbmy w takim razie tak, ponieważ widzę, że się rozkręcacie, jest już Was coraz więcej, ale pełnego składu nie mamy i więc nie będziemy jeszcze odpalać żadnej ankiety, ale ja jestem bardzo otwarty i bardzo ciekawy tego, zupełnie poważnie to potraktujmy. Gdybyście mogli osoby z życia publicznego posadzić w takim studiu nagrań Wojtek Dudziński i Wojtek bierze swoją aplikację, a uczciwy, prawdomówny polityk zaczyna mówić, to kogo byście mogli na takim krzesełku posadzić? Posłuchajmy trochę muzyki, a ja poczytam wasze propozycje, no i zgłoszę kilka swoich. Jedyny i niepowtarzalny Piotr Najsztub w swoim autorskim programie Prawda nas zaboli. Wsłuchajcie się w głosy oficerów prawdy. Kochacie poezję? Tu co tydzień czekają na Was wyszukiwane przez Tomasza Piątka prawiersze. Spółdzielnia Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu Pogardy zaprezentuje najlepsze powody do rozpaczy lub wręcz nihilizmu. No i cotygodniowe orędzie mózgu państwa. Prawda nas zaboli. W każdy piątek o 17:30 w Resecie Obywatelskim. No widzisz jak. Zapraszamy wszystkich na piątek na audycję Piotra Najsztuba, a my wracamy do naszej rozmowy z naszym gościem. Też przy okazji chciałbym Państwu powiedzieć, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że no, pan Wojciech, z którym już jestem po imieniu, bo trochę lat się znamy. Tak jest. Wojtek, no po pierwsze rozwiązał bardzo wiele zagadek w swoich audytach, ale nie tylko audytach, bo pewna znajomość, powiem Państwu tak, przypomniało mi się powiedzenie, którego nauczyłem się od jednego z oficerów służb specjalnych. Wojtek, to trzeba wiedzieć, żeby znaleźć igłę w stogu siana, w którym szukać stogu. No, drodzy Państwo, tak mnie nauczyli. Ryzyka nadużyć i wizyty o 6 rano, dlatego o tym mówimy, że zbliżają się wybory i mi się wydaje, że ta książka w ogóle byłaby ciekawym no podręcznikiem nawet dla ewentualnych przyszłych nominatów, bo ty okazuje się skatalogowałeś szereg ryzyk nadużyć po to, żeby dać szansę menadżerom, którzy no jak wiemy są często pochodzą z rodziny, ale niektórzy, jak kiedyś taki Stasio Dobrzański, polityk PSL-u, o którym się mówiło, że chciał się sprawdzić w biznesie, okazał się być całkiem niezłym prezesem, podobno, chociaż ja nie umiem tego ocenić, ale no i chciałem cię spytać, czy w ogóle ludzie, którzy sprawują władzę w spółkach, są świadomi tego, jak łatwo można ich, jak trzeba będzie, właśnie, albo jakby chcieli, no właśnie, bo to jest książka, która jest na rynku. Ja tu opisuję no, z doświadczenia swojego wiele przykładów tego typu nadużyć, wiele takich chwytów, które oszuści czy przestępcy w białych kołnierzykach robią. Bo to jest pewna powtarzalność. Tak. I to chodzi o znajomość branży, w różnych branżach, tak? Bo to w informatyce, w zakupach informatycznych, w zakupach budowlanych i tak dalej, więc jakbym był prezesem, jakbym był członkiem zarządu lub też urzędnikiem, to bym taki poradnik kupił, żeby wiedzieć, czy moi pracownicy, że tak powiem, nie kombinują, co potem niestety, ale przy naszych przepisach może się i odbić na mnie, tak? No bo u nas jest są te przepisy o niedopełnieniu obowiązków i to może być nam przypięte. Aczkolwiek, no jak wiemy, druga sprawa, która jest istotna, to jest taka, że wielu właśnie zarządzających myśli, że to jest tak, że teraz dorwałem się do żłoba, jestem nagle członkiem zarządu, byłem wcześniej, nie wiem, w kebabie pracowałem, a teraz jestem prezesem i oni sobie myślą, że tak naprawdę za nic nie odpowiadają, tak? Że nie ma odpowiedzialności żadnej za to. Nie to tak, jakbyś był, nie wiem, załóżmy człowiekiem zwykłym, nie wiem, pracującym sobie gdzieś na kasie i nagle chciał zostać architektem, nie? I zaczynasz projektować domy i te domy się zawalają i nie ponosisz za to odpowiedzialności. Nie, ponosisz odpowiedzialność, tak? I tak samo jest w biznesie. Jesteś prezesem, no to kurczę, no, musisz coś wiedzieć, że trzeba system kontroli wprowadzić, że trzeba zrobić to, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. Żeby samemu nie mieć problemów. Żeby samemu nie mieć problemów. I musisz znać po prostu biznes, musisz znać branżę, musisz wiedzieć, co się tam dzieje i w jaki sposób mogą okraść spółkę. Jeżeli nie wprowadzisz odpowiednich zasad, procedur, zasad kontroli, to potem ty też będziesz za to odpowiadał. Natomiast no, te złote klapki, czy powiedzmy ta świadomość, że się tak, jak nie wiem, czy ty pamiętasz, był taki film Kariera Nikodema Dyzmy i książka, zresztą moja ulubiona. No i tam jest taki moment, jak Nikodem Dyzma mówi, bo dorwałem się, tam mam jeszcze żeby tylko miesiąc, tak, żebym się tylko miesiąc utrzymał, bo już przeliczył, żebym się tylko miesiąc utrzymał, tak? No i tak niektórzy myślą, że wejdę tam, posiedzę pół roku, przytulę tą kasę i super, nie? Odwołają mnie, to dostanę jeszcze 3-miesięczną odprawę. Tak, a tu nie jest tak, dlatego że rządy się zmieniają, nigdy nic nie trwa wiecznie. Przedawnienie w tego typu sprawach nadużyć to jest 10 lat. Więc co będzie za 8 lat, tego nikt nie wie. I kto przyjdzie i zacznie grzebać w papierach, tego nikt nie wie, tak? No właśnie, to nie traćcie nadziei, ci, którzy liczycie, że PiS będzie rozliczony jakieś 10 lat, to jest szansa, że nawet jak przegra wybory opozycja, to za 4 lata jeszcze będzie można część tych przekrętów z drugiej kadencji. No, dlatego również mamy, ta propozycja jest dla i dzisiejszych, można powiedzieć, członków zarządu spółek państwowych, że no jeszcze jest czas, możecie sobie przeczytać i zobaczyć, jak uniknąć tego ryzyka, powiedzmy. Ale jak tak sobie tak filozofujemy, no to tak się zastanawiam, bo wydaje się, że ludzie generalnie wiedzą, że politycy kłamią. Ale wiedzieć, a mieć na to dowód, to jest zupełnie coś innego. No, ale jedna rzecz, ale powiedzmy, no robiłeś różne audyty w różnych przedsiębiorcach. Jak oni reagują? Bo zastanawiam się, czy tutaj występuje taki proces, że tak powiem, ucieczki od prawdy. Ja nie chcę wiedzieć, no może coś tu jest w audycie, ale może ten audyt jakoś nie bardzo mi podoba się. Jak to w ogóle wygląda? Czy zdarzają się jakieś takie dziwaczne sytuacje? Różne się zdarzają, naprawdę do tego stopnia, że zdarzają się takie przypadki, że jest audyt śledczy, nagle dziwnym trafem zarząd, który ten audyt jakby zamówił, jest wymieniony, przychodzi nowy i wstrzymany jest audyt śledczy. Takie rzeczy mi się też zdarzały, tak? Znaczy, szczerze Państwu powiem, no... Wstrzymany audyt, ale tak. Dlaczego wstrzymany? No nie chciałbym się na ten temat rozwodzić, bo to cały czas jest jakby sprawa nie do końca jawna, natomiast muszę Państwu powiedzieć, że no ja pracowałem w bardzo wielu miejscach, pracowałem jako audytor śledczy dla ONZ-u, jeździłem po różnych krajach, no prowadziłem niedługo po wojnie audyty śledcze w Kosowie również, tak? Więc mam jakby pojęcie o różnych krajach i o różnych jakby poziomie nadużyć w Kazachstanie, i jak to wygląda. I muszę niestety powiedzieć, że Polska wygląda słabo. Słabo. Znaczy słabo, tak słabo w tym sensie, przekręcamy. Nie, słabo w tym sensie, że poziom bezczelności u nas i przekrętów jest naprawdę bardzo duży. Nam się wydaje, że Polska to już jest jakaś cywilizacja, bo jest, no jesteśmy częścią Unii, tak? Ale nie jesteśmy na przykład w systemie prokuratury unijnej. Ale niestety pod tym względem wcale nie odstajemy bardzo, ja to w ogóle tak często mówiłem, że my tak się naprawdę nie różnimy za bardzo od tych wschodnich krajów. Pod tym względem tych nadużyć, przekrętów, kłamstwa i tak dalej. Jedna różnica jest taka, że u nas nie ma tego genu wschodniego, bo oni tam się mordują, powiedzmy. U nas się nie mordują. Tam się te sprawy rozwiązuje strzałem w głowę, tak? Za wschodnią granicą. A u nas nie. Przynajmniej w latach 90. tak było, teraz nie. Ale poziom jakby nieuczciwości przekrętów jest naprawdę podobny. Przejmowania spółek wrogich, tego typu kradzenia spółek, różnych chamskich numerów, takich, co się w Polsce dzieją i trudno w to uwierzyć, że na przykład ktoś zmienia komuś po prostu fałszywe dokumenty, przynosi do KRS-u, podaje się za nowego właściciela spółki, KRS to wpisuje, gość wyrabia sobie, znaczy ma dostęp do konta, przelewa sobie pieniądze z konta spółki i koniec, tak? To u nas naprawdę no, przyjeżdżają inwestorzy z zachodu i przecierają oczy ze zdumienia, co tu się wyprawia. Więc przed naszą prokuraturą, śmiem twierdzić, jest jeszcze daleka droga i przed naszymi organami, żeby te sprawy zacząć traktować poważnie. Ale właśnie się wydaje z drugiej strony, że akurat taka nowoczesna technologia no powinna być w zakresie zainteresowania służb, a okazuje się, że głównie służby były zainteresowane na przykład Pegasusem, ale być może polskie służby też mają tego typu systemy, bo przecież no jeśli chodzi na przykład o poligraf, no to kandydaci do służby przechodzą, ale no zastanawiam się na ile... Ale właśnie tu jest ta różnica, Radek, że co innego jest poligraf, gdzie musisz się zgodzić, tak? A ludzie nie zgadzają się i koniec, tak? A co innego jest system, który daje ci tą możliwość użycia tego na odległość, gdziekolwiek, cokolwiek powiesz, może być użyte przeciwko tobie, mówiąc w ten sposób, tak? Znaczy to powiem, bo, ponieważ mnie to bardzo ciekawiło, to spotkałem się z takim panem z ABW, no. A ABW ma obowiązek sprawdzania różnych technologii pod kątem ewentualnego zastosowania, zresztą my też mieliśmy kiedyś bardzo zdolnych naukowców, mogę tutaj też po latach Państwu powiedzieć, na przykład, że Polska próbowała sprzedać i zainteresowane były tym kraje no, zagrożone terroryzmem. Taki system, to było 10-15 lat temu mniej więcej, taki system, który pozwalał z tłumu na lotnisku wytypować osobę, która może być zamachowcem. Ze względu na różne warunki, znaczy różne reakcje ciała, tak, na przykład wyższą temperaturę i tak dalej. Ja nie jestem ekspertem, ale na pewno wiem, że tego typu historie były. Jak już wróciliśmy do tej prawdomówności, to rozumiem, że jakby jest więcej takich systemów, na przykład gałki oczne tak. I tak dalej. I tak, tylko że one to też są technologie, generalnie trzeba powiedzieć, że Izrael tu przyduje po prostu, tak? Oni mają, tam są najwięcej startupów i oni, ten ich wojskowy jakby sektor jest bardzo innowacyjny, no bo oni mają duże zagrożenia, tak? No i mają rzeczywiście tam tych ludzi łebskich, że tak powiem, kwadratowe głowy, które tam siedzą. No to jest... Najwięcej nagród Nobla. Tak, więc tam no, z nimi jakby oni mają ten know-how. No nie bez kozery akurat Pegasus jest z Izraela, tak, bo oni to sobie rozwijają. To wszystko jakby dotyczy tego, że oni się bronią przed tym terroryzmem, tak, przed tymi krajami, które wszystkie dookoła nich są im wrogie generalnie, nie? Więc i ta technologia też była, tak jak mówiłem, rozwijana w tym sensie, żeby wyłapać ludzi, którzy przekraczają granicę, mogą przynosić bomby. Więc wystarczy zadać kilka pytań i wychodzi, kto się mija z prawdą, tak? Kto może tą bombę przewozić. Mało tego, mogę powiedzieć jedną ciekawą historię. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób ta technologia i w ogóle technologia może wpływać na wykrywanie przestępstw. Otóż historia jest taka, to jest prawdziwa historia, gdzie ona się odbywa w Indiach. W Indiach jest poważny problem z gwałtami kobiet. Ten problem tak narósł, ponieważ policja niewiele robiła, to całe społeczeństwo jest przeciwko policji, tak? I kolejny gwałt i natychmiast się zbierają ludzie, biorą tam co kto ma do ręki, kilof, młotek i idą na komendę tłuc tych policjantów. No i zdarza się historia taka, że dochodzi do gwałtu w jednym mieście indyjskim i jest jakiś świadek, który widzi ten gwałt zbiorowy, tą kobietę ci napastnicy mordują i uciekają, ale on nie był zbyt daleko, żeby widzieć twarze tych osób, nie? I oni uciekli. Ta wiadomość o gwałcie natychmiast się roznosi w tym miasteczku. Ludzie, tak jak mówiłem, biorą jakieś młotki, kilofy, kto co ma pod ręką i oczywiście protest, wielkie wzburzenie, będą niszczyć tam, oblegać komendę policji. Policjanci w wielkim stresie dzwonią do swoich tam mocodawców u góry, co robić? Zaraz będzie powstanie tutaj lokalne, nie? A to nie przelewki są zasadniczo. No to ci zadzwoni do służb, a hinduskie służby mają ten system. I teraz, co się dzieje? Tamci, czyli hinduskie służby mówią, macie blokować całe miasto, więc nikt nie może, żaden mężczyzna nie może opuścić miasta, więc oni blokują wyjazd z tego miasta, nie można się z niego wydostać i każdy mężczyzna musi przyjść na którąś z komend i przez telefon odpowiedzieć na kilka pytań. No i to są te pytania dotyczące potencjalnego uczestnictwa w gwałcie. A to specjalnie te pytania się od otwartych, kalibracja systemu, a potem już do czy brałeś udział i tak dalej. I co, to się udało? No i teraz wydaje być w ogóle jak z raportu mniejszości. No tak to właśnie tak to działa. I teraz wszystkie te dane, te nagrania idą do jednego serwera, na jeden serwer. Są analizowane to setki czy tam tysiące tych nagrań, ale ponieważ to komputer, więc analizuje to mieli, że tak powiem, szybko. No i wyrzuconych jest tam kilku podejrzanych, tak? W Indiach nie ma RODO i oni się w ogóle nie przejmują takimi rzeczami zasadniczo, więc oni te zdjęcia tych podejrzanych od razu rzucają do telewizji ichniejszej i mówią: mamy apel tutaj do pań, czy którakolwiek z pań była kiedykolwiek molestowana, nagabywana przez tych mężczyzn. I nagle okazuje się, że zgłasza mnóstwo kobiet, które mówią: tak, właśnie próbowali mnie zgwałcić, podchodzili do mnie, tam nagabywali mnie. No to biorą tych facetów, konfrontują z zeznaniami tych kobiet i faceci, ci podejrzani, przygnieceni ilością tych zeznań właśnie o próbach gwałtu, nagabywania, czy wręcz gwałtu, przyznają się oczywiście do winy i okazuje się, że to oni. I coś innymi dzieje. Ta sprawa nie byłaby do rozwiązania, bo nikt niczego nie widział. Znaczy to jest nie do rozwiązania ta sprawa, tak? Tysiące ludzi, nikt nie widział, uciekli i koniec. A tu jest możliwość tego typu, to jest mniej więcej tak jak z DNA kiedyś, tak? Nie było DNA, nie dało się wykryć wielu przestępstw. Tak, na archiwum ich dopiero zaczęło, tak, i była było, słynna historia w jakimś miasteczku włoskim, gdzie doszło do gwałtu i zrobiono podobną rzecz, tylko że zbadano wszystkie DNA wszystkich mężczyzn po prostu w tym miasteczku, w tej okolicy. Chyba jednak trochę bardziej skomplikowana operacja. Tylko że to jest bardziej skomplikowana. Tutaj chodziło o czas, nie? No bo to nie da się kilkudziesięciu tysięcy DNA sprawdzić, powiedzmy, w ileś tam godzin. A tu było to możliwe. Słuchaj, muszę cię spytać o to, bo Darek1972IronM pyta, czy przepraszam, ale dzisiejszy gość to nam zapowiada działania PiS-u w czwartej kadencji, bo wiesz, paragraf się znajdzie. No przede wszystkim chciałem jednak założyć, że wybory są przed nami, więc bez takich pytań. Ale jest jedna rzecz, a propos, skoro już Darku pytasz, to rzeczywiście chciałem wrócić do mojej idei fix, czyli do z jednej strony Unii Europejskiej, a z drugiej strony dyrektywy, która moim zdaniem mogłaby bardzo pomóc w wykrywaniu i zresztą wiem, że jesteś jej zwolennikiem. Napisałeś swego czasu taki tekst opublikowany w Rzeczpospolitej o tym, jak może zmienić podejście, znaczy w ogóle zasób informacji, które służą do wykrywania przestępstw, dyrektywa o sygnalistach. Tak. I dlatego dzisiaj też chciałem cię spytać, żebyś powiedział, bo kiedy ja o tym mówiłem, że dobrze by było, rozmawiam z politykami, mówię, dobrze by było coś takiego zrobić, to jest obowiązek, implementacja unijnej dyrektywy, a oni mówią, człowieku, kto by chciał w ogóle z tego korzystać, przecież każdy wie, że to jest jakaś tam ściema prezesa i zaraz będą wiedzieli, że to ja. Jak to działa na świecie, że ty się zdecydowałeś w ogóle, no bo też to można komercyjnie stosować i niektórzy jakby... No nawet myśmy też stworzyli jakby swoją platformę anonimowego zgłaszania. No generalnie zasada jest taka, że najwięcej informacji o spółce mają ludzie ze spółki albo z urzędu, tak? Czyli z tego miejsca, gdzie pracują. Więc, no bo to jest oczywiste, oni tam siedzą, patrzą, oglądają, widzą, kto jakim samochodem przyjeżdża. Oczywiście w Polsce sygnalista ma odium negatywne trochę, no bo no my mamy te swoje doświadczenia wojenne, doświadczenia komuny, no i u nas osoba, która informowała władzę o nieprawidłowościach, była oczywiście konfidentem, jak to się mówiło, kapuchą, etc., etc., tak? Czyli kimś, kto kapował. Natomiast w normalnym państwie, nie państwie autorytarnym, sytuacja, w której pracownik widzi, że spółka jest okradana, na przykład jest spółka państwowa, załóżmy, tak? I ten pracownik widzi, że po prostu chamsko wyciągane są pieniądze z tej spółki na różne niepotrzebne kompletnie cele, to wtedy, jeżeli ta osoba zgłosi takie nieprawidłowości do odpowiednich organów, no, trudno byłoby ją nazwać donosicielem w tym momencie, tak? No bo ona walczy, naraża się, żeby no jakby zabezpieczyć dobro wspólne, publiczne, tak? Jeżeli pracuje w firmie prywatnej, no to też w pewnym sensie jest to wszystkich tam pracujących dobro, no bo oni tam pracują. Więc no trudno byłoby nazwać w tym momencie taką osobę donosicielem, tak? Bo ona dba po prostu o interes wspólny, sama się naraża w pewnym sensie. I teraz, żeby się nie narażać za bardzo, no bo nikt się nie lubi narażać, dyrektywa przewidziała możliwość anonimowego zgłaszania, tak? W tej chwili są takie możliwości, że można to zrobić w naprawdę anonimowy sposób, tak? I na przykład ten system, który my stworzyliśmy, daje taką możliwość kompletnie anonimowej, no jakby kompletną możliwość anonimowego zgłaszania. Akurat problem polega na tym, że projekt dyrektywy, który się w Polsce pojawił, który oczywiście i tak ta dyrektywa nie została wprowadzona, nawet ten projekt, przewidział dziwnym trafem taką możliwość, że to firma, która będzie instalowała te procedury zgłaszania, ma do wyboru, czy przyjmować zgłoszenia anonimowe, czy nie przyjmować. No i teraz zakładam, że jednak chyba większość ustali sobie taką zasadę, żeby anonimowych zgłoszeń nie przyjmować. No właśnie. No i w tym momencie idea sygnalistów się troszeczkę mija, delikatnie mówiąc, z celem, tak? No właśnie, to jest bardzo ciekawe i też wszystkich Państwa zachęcam do tego, bo często spotykałem się, kiedy mówiłem o sygnalistach, a jest to mi bardzo bliski temat. Ja bardzo wierzę w to, że gdyby to działało, to państwo można by było skutecznie posprzątać, a ponieważ nasze programy pokazują ciemne strony rzeczywistości, to dbam o to, żebyśmy mieli pozytywne informacje i każda nadzieja na to, że możemy znaleźć jakieś narzędzia do tego, żeby ukrócić, jak dla mnie, wszechobecną korupcję, przepraszam, ale to moja opinia, mogę to mówić i takie mam wrażenia, może ze względu na zawód, powinna być sensowna. Także proszę, dajcie znać w komentarzach albo zadzwońcie do nas, do studia i powiedzcie, co myślicie o takich sygnalistach i w ogóle o potrzebie implementacji dyrektywy. Czy ona jest potrzebna, czy nie jest potrzebna? I jedno takie zasadnicze pytanie mam do ciebie, to znaczy... Bo jeśli chodzi o te anonimowe rzeczy, no to na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest zdradzony kochanek w firmie, który chce zaszkodzić swojej koleżance, z którą miał romans i wymyśla różne głupoty i to wymyśla coś, na przykład zwala na nią winę za siebie i tak dalej. No to co, to można by kogoś skrzywdzić w ten sposób. No i po to właśnie są osoby, które mają ogromne doświadczenie i są operatorami takiego systemu, który umożliwia te zgłoszenia, tak? Bo osoby to potrafią rozróżnić bardzo szybko. Jest tam bardzo często możliwość anonimowego wymieniania informacji, czy można anonimowo temu zgłaszającemu jakieś pytania też zadać, tak? W związku z tym naprawdę osoba doświadczona dosyć szybko wyczuje, że to jest blaga po prostu, tak? Że to jest nacechowane negatywnie po prostu, tak? Że to zgłoszenie nie jest w istocie pozytywnym zgłoszeniem sygnalisty, tylko jest jakimś spreparowanym donosem. Więc oczywiście trzeba zakładać dobrą, jakby dobrą wolę ludzi, którzy będą obsługiwali taki system, bo naturalnie można potem te donosy sobie rozrzucać i oskarżać różnych ludzi. To jest w policji BSW, to chciałem powiedzieć, tam się donosiki robi, jak ktoś może awansować, to się szybko nagle znajdują jakieś takie anonimowe pisma, z dupy kompletnie wyjęte fakty, przepraszam, wiecie, że to mnie trochę, tak, troszeczkę i na tej kanwie, mimo że tutaj króliczka się nie złapie, bo go nie ma, to się i tak go goni. O, troszkę zrobiliśmy się aż niewyraźni z tego wszystkiego. Znaczy to właśnie zależy od ludzi, natomiast no, ślad zostaje, bo osoba, która zgłasza, jest rejestr zgłoszeń i w tym rejestrze to jest, więc... Ale rozumiem, że to na przykład jest dla tych operatorów no, w pewien sposób... zobligowanie ich do sprawdzenia tego, tak? Bo wtedy oni też biorą współodpowiedzialność, albo to jest lipa, albo, bo jeżeli... Tak, to właśnie na tym to polega i tu jest pewien problem jakby zawarty, no bo na osobie, jeżeli nie będziemy tego wyjaśniali, no to się narazimy na to, że ukrywaliśmy coś, tak, że kryliśmy, prawda, więc musimy mieć ogromne doświadczenie, żeby umieć to ocenić po prostu, tak? Dlatego też system, o którym mówiliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o metodę wykrywania kłamstwa, jest o tyle dobry przy sygnalistach, że normalnie przychodzi mi jakieś zgłoszenie, że ktoś tam bierze łapówki. Teraz zweryfikowanie tego jest bardzo trudne, no jakby z własnego doświadczenia powiem, bo ludziom się wydaje, że nie wiem, łatwo to będzie sprawdzić, bo ktoś kupił drożej niż cena rynkowa, ale ustalenie ceny wbrew pozorom rynkowej jest niesamowicie trudne, nawet na rzeczach tak prostych jak zakup węgla, czy nie wiem, stali. Dlatego, że u nas w ogóle w biznesie wszystko działa na zasadach rabatów. Czyli ile kupię, tyle dostanę rabatu. No i teraz te rabaty mogą sięgać nawet 30%. Ale nikt nie pokaże cennika rabatowego, no, tylko wszyscy pokazują cenniki detaliczne, zasadniczo. W związku z tym ja nie jestem w stanie ocenić, nie wiem, po jakiej cenie ktoś powinien kupić, czy jaka jest cena rynkowa. No bo ja nie wiem, jaki jest rabat. Znaczy, ja wiem, jaka jest ilość, ale nie wiem, jaki jest rabat od tego, bo tego rabatu nikt nie ujawnia. Poza tym są bardzo łatwe możliwości ustawiania postępowań, zmowy, przecież ludzie się zmawiają, te firmy się zmawiają, składają zawyżone oferty. Naprawdę, to jest patologia, która jest niewyobrażalna, tak? No i teraz ja dostaję zgłoszenie, że no, ktoś przyjmuje łapówki w firmie, nie? I sprawdzenie tego jest bardzo trudne, musiałbym werytować, drogie generalnie. Może zatrudnić firmę audytorską. Podczas gdy ja mogę zadzwonić do osoby, która jest podejrzana o to, zadać jej po prostu kilka pytań i dostanę odpowiedź, bo będę widział, czy ona kłamie, czy nie. I mogę to rozwiązać tak. A rozumiem, że tam też jakby... Jeżeli dobrze Ciebie zrozumiałem, to ten system może też pokazać, kiedy ktoś próbuje za wszelką cenę no nie powiedzieć tego, co wie. Tak, tak. Widać, że ktoś coś mówi i ukrywa, bo jakby w systemie jest wiele różnych komunikatów. On generalnie analizuje te ukryte emocje i na podstawie tysięcy, setek tysięcy po prostu rozmów nagranych, przeanalizowanych z więzień, z postępowań sądowych, z call center. No oni, czyli po prostu naukowcy z Izraela stworzyli takie algorytmy, które analizują te emocje i potem właśnie dają takie komunikaty, że ktoś coś mówi, ale wiadomo jest, że ukrywa jakąś bardzo istotną część tego, o czym mówi, tak? Na przykład, nie? Albo otwarcie mija się z prawdą. To są różne jakby możliwości. Właśnie to też jedna rzecz, która widzę, że też była poruszana na forum. Jaś Wędrowniczek to na pewno pisał, że no ale jakby nie pamiętam dokładnie tego komentarza, ale generalnie jakby mówmy o tym systemie, że on może wskazywać nam wysokie prawdopodobieństwo i rozumiem, że też jeżeli mamy takich ludzi jak ty, którzy znają się na wykrywaniu poszczególnych przestępstw i rozumiem, potrafią pewne schematy ułożyć, to jest też dość istotne, no to oczywiście trudno mówić o jakimś przesądzaniu o winie, ale to pozwala zamknąć te obszary, w których tak. są takie wątpliwości. No to jest właśnie szukanie tego, gdzie jest ta igła, tak? Bo ja zadaję pytanie tu, powtarzam to pytanie, jeszcze raz powtarzam to pytanie, ale dotykam różnych obszarów, nie? I w pewnym momencie widzę, że w tym obszarze te mijanie się z prawdą czy ukrywanie się powtarza. I w ten sposób mogę dojść, gdzie jest ta igła po prostu, tak? A czasami wręcz jest to otwarcie, bo system też ma takie algorytmy, tak zwane takie wzorce, które że tak powiem, kłamstwa, tak? Te emocje, które miks takich emocji, który ewidentnie wskazuje, że ktoś mija się z prawdą w tym momencie. I takie komunikaty też są, tak zwane offensive lie, takie otwarte kłamstwo, tak? Więc może być komunikat, że ktoś coś ukrywa, ale ja wiem, że coś tu jest nie tak w tym momencie i mogę zawężać to, zawężać, aż w końcu dojdę do tej igły właśnie, tak? No ja tak się zastanawiam, ilu prezesów spółek, którzy... nie muszę szukać i analizować każdej umowy po prostu w spółce i wszystkich przetargów, wszystkich tam, bo ja bym tego nie mógł zrobić po prostu, tak, bo tego jest za dużo i nawet używając systemu, system mi wyrzuci czasami te red flagi, tak, jeżeli chodzi o słupa jakiegoś, ale wielu rzeczy mi nie wyrzuci, bo nie ma danych po prostu, tak, więc posiłkując się tym, jestem w stanie dojść, w którym miejscu ewentualnie, jeżeli dochodziło do nadużycia, jest to nadużycie, tak. I już potem sprawdzam tylko tą jedną umowę albo dwie, no i wtedy to już łatwo mi jest dojść, tak? No wiem, że na przykład bardzo ciekawe rzeczy działy się przez ostatnich 8 lat w państwie PiS, jeśli chodzi o dostępy do tajemnic państwowych, czyli te poszczególne poświadczenia bezpieczeństwa. I na przykład Daniel Obajtek jakoś nie ma tego najwyższego poświadczenia bezpieczeństwa, ma tylko tam do poufnego. A jego też chciałbyś przebadać? No jego to ciekawe, czy państwo są... Nie zaproponowaliście go, zaraz jeszcze poprosimy kochaną Izę, żeby nam przypomniała, kogo tam zgłaszaliście, bo to jest rzeczywiście ciekawe, ale na przykład ja mogę powiedzieć tak, znaczy nie wiem jak to jest z tym systemem, musielibyśmy potestować, ale na przykład ja bym Mateusza Morawieckiego nie testował, bo mi to się wydaje, znaczy nie wydaje mi się, tylko mam takie źródła w rządzie, no minister nie jeden już mi mówił, słuchaj ty, on tak kłamie, że on zapomina, że on nie nakłamał i musi się zabierać, nie wiem. Tutaj Radek jest taki problem, że generalnie sytuacja, w której ktoś, no bo ja też jestem jakby ekspertem od wykrywania kłamstwa. Nawet nie jakby mogę ci powiedzieć. Tak, no tam przychodziłem różne szkolenia i to jest tak, jak ktoś wierzy w to, co mówi, znaczy potrafi uwierzyć w to, że tak powiem, że ma rację, no to system nie wyłapie, że ktoś kłamie, tak? No i dlatego czasami z politykami jest ten problem, bo oni niektórzy kłamią, wierząc w to, co mówią, tak, że bo człowiek jest po prostu zakłamaną osobą, tak, i to jest kwestia racjonalizacji, ktoś sobie coś zracjonalizuje, i przecież ja chcę dobrze dla tych rolników, albo ja chcę naprawdę dobrze dla tych ludzi, tak, ale wcale tak nie jest, tak, bo robi to z czysto pobudek swoich jakichś prywatnych, więc w pewnych sytuacjach oczywiście, jeżeli ktoś jest tak zakłamany, że sam już uwierzył w te swoje kłamstwa, no to system wtedy tego nie wykryje, no ale trudno, żeby wykrył, tak. Zadałem ci to pytanie, bo widziałem, że jedna z pierwszych propozycji dotyczyła Zbigniewa Ziobry i ja myślę, że akurat Zbigniew Ziobro to jest zimny, cyniczny gracz i on wie dokładnie, co jest kłamstwem, a co nie, ale już jego ludzie, którzy tak podążają za nim po pretoriańsku albo nawet można jakieś troszkę gorsze określenia tutaj użyć, no to już byliby trudni do wyłapania. Ale jeszcze wrócę w takim razie do tych sygnalistów, to znaczy, bo ja spotkałem się najczęściej właśnie z pytaniami o to, czy rzeczywiście jest tak, jakbyś w ogóle przekonał takich ludzi, którzy mają wiele informacji, a to jest w ogóle bardzo ciekawe swoją drogą, bo ja mówię o tym od dłuższego czasu, że szczególnie teraz przed wyborami są ludzie, którzy mają różne skarby poukrywane, różne dokumenciki, różne nagrania i tak dalej i mogą je ujawniać, ale nie ma w ogóle w Polsce takiego systemu, rozumiem, żadnego ogólnego, ani ustawy, ani nic, gdzie można by anonimowo zgłaszać. Chociaż a w innych krajach to w ogóle się... Znaczy dyrektywa, już miało być to zgodnie z dyrektywą wprowadzone już dawno temu. 2 lata temu, ale nie zostało. No i pytanie, czy przed wyborami zostanie według ciebie? No chciałbym bardzo, na pewno będę robił ankiety, czy jakby ktoś jest na to gotowy. I myślę, że jakby będą bardzo, bardzo ciekawe. No ale jakbyś miał wyliczyć prawdopodobieństwo tego, że system, który umożliwia anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości i ta osoba, która zgłasza tę nieprawidłowość, jest chroniona, nie można jej wyrzucić, nie można jej zrobić, a wręcz jeżeli się podejmie wobec niej jakieś czynności, to wtedy ona może uzyskać odszkodowanie. Według ciebie jakie jest prawdopodobieństwo, że takie przepisy, dyrektywy zostaną wprowadzone jeszcze przed jesienią? No żadne, po prostu, mówiąc krótko, ale będę o to pytał i na pewno zrobię osobną jeszcze audycję na temat tych projektów, bo to... Ale jeszcze ci przerwę, ja się dziwię trochę, bo ja generalnie jestem apolityczny, bo jestem audytorem śledczym i nie mogę jakby zajmować stanowiska politycznego i to jest... Okay, tak jak sędzia generalnie, tak? No, badam czasami spółkę taką, czasami są jacyś politycy tam, czasami nie, no i jakby nie mogę się nastawiać politycznie, więc ja jakby abstrahuję od polityki i zajmuję się tym profesjonalistą, zawodowcem od wykrywania nadużyć, od wykrywania kłamstwa i tego typu rzeczy. I tym się zajmuję. Zaraz, bo uciekła mi myśl. Przerwałeś mi, więc do końca. Niestety Irena Birska w międzyczasie spytała, co pan sądzi o CBA. No to musisz powiedzieć, no comment chyba, ale okay, wiem co chciałem, bo wróciła mi myśl. Dzięki, że mi... dziwię się trochę, jak na to patrzę, na przykład opozycji, tak? Bo przecież opozycja mogłaby, zgodnie z dyrektywą, taki system, nie mówię, że mój, czy mojej firmy, ale są inne dostępne, tak? Ustawić, tak? Zainstalować go gdzieś na jakimś serwerze i powiedzieć publicznie ludziom w Polsce, że słuchajcie, my działamy zgodnie z dyrektywą, proszę bardzo, dyrektywa nomen omen obowiązuje, tylko nie obowiązują w Polsce, tylko nie obowiązują te szczególne tam przepisy, tak? Znaczy ja rozmawiałem, drodzy Państwo, naprawdę z autorytetami prawnymi parę lat temu jeszcze, kiedy miałem wielką nadzieję, że ta dyrektywa jednak będzie jakkolwiek zaimplementowana i oni mi mówili, że w zasadzie w takiej sytuacji, w niektórych sytuacjach no, przestępstw, procesów sądowych i tak dalej, będzie można tą dyrektywę... Nie, on się stosuje bezpośrednio, no. Tylko jakby nie ma przepisów dotyczących karania tych, którzy nie wprowadzili tego systemu, o to chodzi, tak? Natomiast osoba, która zgłosiła i później to może stosować tą dyrektywę. Więc teraz gdyby, załóżmy nawet jakaś partia opozycyjna powiedziała, o proszę bardzo, działamy zgodnie z dyrektywą, stawiamy taki system i zapraszamy wszystkich do zgłaszania anonimowego, bo u nas macie system, gdzie możecie to zrobić totalnie anonimowo. No i sam jestem ciekaw, co by się wydarzyło, znaczy ile takich zgłoszeń z różnych miejsc, prawda, by się pojawiło. No ja mogę powiedzieć przed tą ostatnią przerwą, przed ostatnim fragmentem naszej rozmowy, że osobiście, ponieważ nie wiem nic o tym, że taka koncepcja gdziekolwiek wśród jakiejkolwiek partii kiełkuje, macie wielkie szanse na mój głos, jeśli cokolwiek w tym temacie powiecie. Drodzy Państwo, ja cały czas czekam na Wasze propozycje odnośnie osób, które, ale też jakby teraz utrudnię trochę, o co byście pytali, jakie są też takie tematy i nie wiem, może afery, które przecież nie narzekamy na ich brak, które warto by było i mogłyby być rozstrzygnięte tego typu technologią, ponieważ jesteście moim zdaniem jednym z absolutnie najbardziej świadomych audytoriów, bardzo liczę na to, że coś mi podpowiecie, a może ja jednak z Wojtkiem uda mi się jakieś tam nagranie przepuścić. Wracamy za chwilę. Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19:00 w Resecie Obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz, to jest Polityczna Mafia, program pozytywny. Moim gościem Wojciech Dudziński, audytor śledczy, który opowiadał nam o najnowszych technologiach. I tutaj pozwolę sobie wszystkim, którzy będą później oglądać ten program, powiedzieć, kogo tam proponowaliście do przeskanowania. Przeczesania. Przeczesania, no, bo wyniki... No, myślę, że mogą być bardzo ciekawe. I tak, pamiętam Zbigniewa Ziobrę, o którym rozmawialiśmy, już powiedziałem, co myślę. Pinokio, no to jest ten sam problem, że może jednak się pogubić w kłamstwach, ale było tam parę takich bardzo ciekawych dla mnie nazwisk, jak na przykład kardynał Stanisław Dziwisz. Wydaje mi się, że takie memy o tym, jak to on nic nie pamięta i tak dalej, mogłyby wyglądać zupełnie inaczej, gdybyśmy widzieli... Ten drugi poziom komunikacji, tak? Prawdziwy. No właśnie, znaczy on może wierzyć w bardzo dziwne rzeczy. Pojawiały się tam jeszcze, Iza mówiła, że zgłaszaliście Jacka Sasina, który pewnie by mógł ciekawe rzeczy opowiedzieć, na przykład o wyborach. Ja w ogóle się tak zastanawiam, bo gdyby... Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie polityków, którzy wiedzą, że mogą być złapani na każdym kłamstwie. No to jakby mogłoby nam trochę zmienić komunikację, że tak powiem, z mediami I kto wie, czy być może nie jest, czy tak nawet nie będzie. No chociaż ja bym chciał wiedzieć, który z tych polityków mówi mi prawdę i same fact-checkingi jednak nie działają. Nie widzę, Morawiecki zawiesi system, kancelaria Grzegorczyk podsumowała naszą rozmowę, a Jaś Wędrowniczek dalej tutaj, Jasiu, czy ty jesteś Waldkiem, to żarcik taki wewnętrzny, naprawdę potrzebujemy tego programu, wyświetl proszę cię Iza ten komentarz, niech on tak z nami pobędzie, naprawdę potrzebujemy tego programu, wolałbym taki, który pokaże, który polityk nie kłamie, czy ten program... Tak jest, oczywiście. A no to proszę Jasiu, Jaś zamawia, Jaś ma, czyli że wtedy moglibyśmy, no właśnie to może inaczej. A nie, to wiadomo, no ktoś może nie kłamać, tak, a ktoś może kłamać, no i system pokazuje, w którym miejscu jest duże ryzyko kłamstwa, mijania się z prawdą, ukrywania prawdy, a gdzie jest truthful, czyli po angielsku mówiąc prawdziwa wypowiedź, gdzie jest niski poziom no, to jakby tych emocji, nie ma takich wzorców, które by wskazywały na mijanie się z prawdą i wtedy czysta sprawa, tak? No to mam dla ciebie jeszcze taką jedną mini niespodziankę, bo pytałem się... To chciałbyś zrobić teraz też takie ćwiczenie, żeby badać tych, którzy mówią prawdę. No to by było, ja miałbym kandydatów paru, szczerze mówiąc, ale bo obawiam się też, że na przykład moje zaufanie i nawet bym powiedział pewien respekt, który miałem dla niektórych dziennikarzy śledczych, a który gdzieś tam się rozpłynął w międzyczasie, mógłby jeszcze bardziej rezonować w przypadku polityków. No. A poza tym nie chciałbym na przykład moich byłych partnerek przesłuchać, bo już tam to jest inna sprawa, ale wiem, że to byłby popyt na pewno no problem. Tak, na stare. No jest propozycja Macierewicza. Ja myślę, że to może być bardzo ciekawe, szczególnie jeśli chodzi o fakty, drodzy Państwo, bo ja sobie to tak wyobrażam, że jeżeli ktoś mówi o jakiejś bardzo konkretnej sytuacji, to nie ma tutaj miejsca na oceny. Jeżeli ktoś mówi, na przykład relacjonuje jakiś przebieg wypadku danego, tak, nie wiem, samochodowego i on mówi, że on jechał cały czas jednym pasem, a tutaj to wtedy... znaczy, że coś ukrywa albo wręcz otwarcie kłamie, tak? Jeżeli mówi, że nie wiem, skręcił w lewo, a skręcał w prawo, tak? No i to wtedy system... No, wskaże, że to jest bardzo wysokie ryzyko. Nawet system ma generalnie około 90%, no to jest bardzo wysoki poziom. To jest przebadane tam przez firmy, przez służby, bardzo wysoki poziom jakby trafności, tak? Znaczy ja mogę ci powiedzieć, że nawet rozmawiałem o tej trafności, bo oczywiście wielu ludzi jednak mówi, że przecież można oszukać, wykrywać kłamstw i tak dalej, no więc właśnie dlatego między innymi poruszyłem kwestię tych gałek ocznych i tak dalej, bo ten oficer, z którym rozmawiałem... Można, wszystko można oszukać. Ja nie będę teraz zdradzał Państwu, w jaki sposób można oszukać wariograf i jak można oszukać ten system, ale to jest, powiem tak, to już trzeba było być szkolonym przez służby i to nie polskie, żeby takie coś zrobić. I nie każdy mógłby to zrobić poza tym, tak? No właśnie, ale to... nie każdy zna takie środki. Tak, ale to ja ci powiem, co mi powiedział, bo to taka niespodzianka dla ciebie, bo cię ściągnąłem, bardzo dziękuję, że przyszedłeś. Oficer ABW, z którym rozmawiałem, po pierwsze mówił o tym konkretnym systemie wykrywania kłamstwa w głosie, że był on analizowany przez służby w 2001 roku i już wtedy wykazywał bardzo wysoką skuteczność. No ja mówię, no ale okej, no 90% to ciągle nie 100. On mówi, a wiesz tak jak zrobić 100? Nakładasz jeden system, potem ewentualnie drugi, już masz wtedy 90,9, tak? I tak dalej, no. Więc jakby to nie jest czarna magia, to jest nauka, drodzy Państwo. Ja jako niestety, tutaj jest umysł ścisły, tu jest umysł bardzo nieścisły, ale no... To jest kwestia, dlatego tutaj nad systemem przez 30 tam parę lat pracowali izraelscy najlepsi naukowcy, właśnie od psychologowie, tak, matematycy, informatycy, cała grupa ludzi. No i to są rzeczy, to tak jak teraz z tą sztuczną inteligencją, to są rzeczy, które się rozwijają w przyspieszony sposób i nam się wydaje, że to, ale to już to się dzieje, po prostu na naszych oczach, tak. I być może jest to dobre, tak, bo wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, to co mówiłeś, że jeżeli mielibyśmy sytuację, że wiemy, że system działa i cokolwiek powiemy w telewizji, nie, pójdziemy do redaktora Grucy i wiemy, że redaktor wyciągnie nam komputer i powie, a wie pan co, ale coś tu pan skręcasz po prostu, tak? Albo coś tu pan ukrywasz, to zadaj mi jeszcze jedno pytanie, To ciekawy jestem, co by się wtedy stało i czy nasza demokracja nie zyskałaby na tym jednak. Chociaż widzę tu też ogromne zagrożenia, żeby była jasność, tak? Tu o zagrożeniach jeszcze porozmawiamy, bo dzisiaj miało być pozytywnie. Mam nadzieję, że wkrótce wrócisz do politycznej mafii, ale rzeczywiście ja też chciałem się z tobą podzielić, bo teraz jak rozmawiamy, to mnie natchnęło, że zobacz, politycy generalnie, i to w sumie też mocno rozkręcił Trump, który teraz jest aresztowany, no właśnie u nas to się nie wydarzy, no na razie się nie wydarzy, a na pewno się nie wydarzyło, że prezydenta ktoś no, aresztował, ale Trump tak naprawdę propagował taki styl zarządzania, że bardzo dużo komunikatów wysyłał via Twitter, no i wtedy nie musiał się pokazywać osobiście, to też było dość istotne. No i wielu polityków unika tego typu sytuacji, więc ja na przykład uważam i też chciałbym poznać wasze zdanie, bo mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócisz z jakimiś konkretnymi efektami, jak to by w ogóle wpłynęło na polityków, czy oni, bo często... Znaczy, tak... ja uważam tak, że polityk, który się nie komunikuje z ludźmi, no to przegra, no bo to jakby jest jego narzędzie podstawowe. Podstawowym narzędziem polityka jest umiejętność przekonania kogoś do czegoś. No te, że tak powiem, kwestie merytoryczne często są od tego jacyś tam doradcy, prawda, głowy, które ekonomiści jacyś. On tak naprawdę ma mieć tą umiejętność miękką przekonywania ludzi do tych rozwiązań, tak? Przekonania ich, żeby się zgodzili, łączenia ludzi, grup jakichś ludzi ze sobą, dobra, wam trochę, ale znowu generalnie, żebyśmy wszyscy razem szli do przodu, tak? I to jest ogromna umiejętność, tego bez mówienia się nie da zrobić. Nie da się przekonać kogoś, pisząc coś na komputerze. Bo jak widzę człowieka, no to mu ufam albo nie ufam, tak? No widzę, kto to jest, patrzę na jego twarz, rozmawiam z nim. Więc narzędzie głosu jest podstawowym narzędziem komunikacji i to się nie zmieni. Dlatego właśnie, no jakby Izraelczycy, wiedząc o tym, stworzyli taki system, go dalej rozwijają, tak? Bo wszędzie używamy najprostszej formy komunikacji, czyli mowy po prostu. No, tak nas ewolucja stworzyła. Dzięki temu między innymi jesteśmy naczelnymi, że tak powiem, a nie... No tak, a nie żmijami. Chociaż niektórzy jakby aspirują na żmiję i na gadę. Wojtek, życzę ci powodzenia. Mam nadzieję, że nam dasz jakiś test kiedyś i pokażesz, jak to tak naprawdę w praktyce może działać. Ja mogę powiedzieć jedno, że... I że mnie zaprosisz oczywiście. No. Że już jest taki pomysł, to mogę Państwu powiedzieć, że nosimy się z takim, oto jeszcze raz powiem, pomysłem, żeby właśnie w celach no, jakby społecznych od czasu do czasu na kanale YouTube'owym przyczesać po prostu jedną czy drugą osobę, publiczną oczywiście, i pokazać ten prawdziwy poziom komunikacji, tak? Czyli proszę bardzo, macie Państwo możliwość wysłuchania jakiejś rozmowy w radiu, w telewizji i posłuchania, co kto do Was mówi, w sensie słów, ale będziecie mogli też posłuchać tego, co tak naprawdę ta osoba mówi językiem swoich emocji. Wow. Także proponuję... To ja mam nadzieję, że mnie zaprosisz, jak no, już będziesz gotowy i pokażesz mi, bo wiem... Jak... Także liczę na Państwa też, no i Twoje jakby propozycje, Radek, kogo byście chcieli na ten pierwszy rzut, że tak powiem, rzucić? Kto przetrze szlak, jaka osoba i wypowiedź, bo to oczywiście, żeby była jasność, to musi być wypowiedź osoby, która no, ma coś za uszami albo potencjalnie myślimy, że ma coś za uszami, ona się tłumaczy i to jakby jakieś emocje w niej budzi, tak? To jest fantastyczna sprawa, bo generalnie w PiS-ie jest taka zasada, że generalnie jak już jest wszystko masakryczne, no to musisz sobie radzić sam, jak ci się uda jakoś jakby wydobyć na powierzchnię, to przeżyjesz. Taki case był Mejzy, nie wiem czy pamiętasz, Mejza, no to case pamiętasz, ale była nawet taka konferencja, którą on zrobił z gościem, który przyjechał na wózku inwalidzkim i potem wstał, że taki cud, znaczy, tak. Ale to go nie uratowało. I tak myślę sobie, że jakby mój system jeszcze Mejzy, to już by to w ogóle się skończyło szybciej i tak dalej. Ja jestem jakby apolityczny, więc z każdej strony politycznej każdy może zgłosić to i to tak powinno wyglądać. Każdy może zgłosić swoją propozycję, tak? Czy chcecie tego, czy chcecie tamtego. Ja jestem ekspertem, tak? Ja jestem od wykrywania nadużyci kłamstwa. No i tym się zajmuję, to mogę pokazać, tak? Natomiast kwestie no jakby polityczne, sam jakby mnie rozumiesz, tak? Że ja nie zajmuję się tymi sprawami po prostu. Wojciech Dudziński, sztukmistrz, jak się okazało, a jak wiadomo powszechnie i od chyba 25 albo 30, 25 już bez przesady, jesteś taki stary, no, lat, jak wiadomo, jeden z najwybitniejszych audytorów śledczych, dla mnie najlepszy, Wojciech Dudziński. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Czekam na Wasze komentarze, to jest bardzo ciekawy system. No i mam tych komentarzy, których będzie, myślę, wydaje najwięcej, no to tą osobę rzucimy. Jest szansa. No dobrze. Tą... Liczymy, drodzy panowie. Także... O, Bielan byłby ciekawy, spoko. No. Jest parę takich jego wywiadów. Tam, kto będzie miał najwięcej, że tak powiem, głosów, tam tego wrzucimy pierwszego może. O, tak zróbmy. O, no słuchajcie, no to ja chętnie taki eksperyment. Sam jestem ciekawy, tak, no, bo... Dobrze. Drodzy Państwo, obiecałem jeszcze, że będzie trochę o dziennikarzach. Trochę mi się zmieniło dzisiaj, po Twoim dzisiejszych wydarzeń, nastawienie, ale będzie też trochę o dziennikarzach, ale będzie też o przywilejach naszej władzy, które tak przypominają analizy z książki o państwie mafijnym i o tym też trochę porozmawiamy. Przewidując wydarzenia w przyszłości. Za chwilę wracam. Dziękuję Wojtkowi. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażymy twórców i apologetów polexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek, od 19:00, w Resecie Obywatelskim. Teraz na środku się znalazł pan Radosław. Słuchajcie, chyba ten krawat już... chyba już krawat mogę zdjąć. Bo byłem dzisiaj na takim bardzo delikatnym spotkaniu, które bardzo mnie poruszyło i dlatego postanowiłem Państwu przypomnieć historie, które mnie męczą. Aha, i też to jest, drodzy Państwo, ta część programu, która, przepraszam, aż zmierzwiły mi się włosy od tego napięcia. Mówiąc zupełnie poważnie teraz i przestając tak pół żartem, pół serio mówić, niedawno zmarł człowiek, który też wywarł istotny wpływ na moje życie i na moją pracę dziennikarską. Tym człowiekiem był Adam Sandauer, który był takim człowiekiem rzucającym wyzwanie systemowi. Założył fundację, która nazywała się Primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić, i zajmował się sytuacjami, w których doszło do tak zwanych błędów medycznych. I teraz Radosław Gruca, autor tego programu, Polityczna Mafia, kiedyś oglądał też taki serial Larsa von Trier'a i tam nazywał się ten serial Królestwo, tam był szpital i był taki bardzo podejrzany aktor, chirurg, który zaprowadził swojego rozmówcę gdzieś tam na zaplecze i pokazywał mu: patrz, a tutaj jest cmentarzyk. No i było takie, jakaś patera i takie krzyżyki i się pyta ten rozmówca: ale co to jest? On mówi: to jest taki cmentarzyk, każdy z naszych lekarzy ma taki cmentarzyk. I tam zaczął opowiadać i tak dalej. I ja to sobie jakoś zapamiętałem bardzo dobrze. A ponieważ w tym serialu bardzo złym bohaterem był szwedzki lekarz, który przyszedł i robił wszystko, co w jego mocy, żeby ukryć swój błąd w przypadku jednej operacji, no to jakaś taka niechęć została we mnie na zawsze do takich lekarzy. I muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedną historię, która pochodziła od pana Adama i opisywałem ją wiele, wiele lat temu. Niestety nie wiem, jak się skończyła, jest mi z tym bardzo źle, że nie wiem, jak się skończyła. Jezus Maria, drodzy Państwo, Waldeczku, przepraszam, dygresja, ale naprawdę, krawat jest ze względu na gościa, który też w krawacie przyszedł i mnie tak zoblikował, a koszula jest moja, po prostu ja chodzę w 3 rozmiarach i to koniec dygresji. Drodzy Państwo, chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami o przykładach tego, w jaki sposób politycy nadużywają, moim zdaniem, swoich pozycji w bardzo newralgicznych elementach działalności swej, ale nie tylko. Kiedy zaczynałem swoją pracę, zorientowałem się w dziennikarstwie, zorientowałem się szybko, no może nie szybko, po jakichś 3-4 latach dokładnie, że największą moc polityczną, a w ogóle może moc, mają lekarze. Nie każdy z Państwa zada sobie pytanie i odpowie, co w stanie byłby zrobić, żeby ratować życie swojego dziecka, żony, męża, babci, mamy. Dużo takich rzeczy jesteśmy w stanie zrobić. Ja nawet posługuję się bardzo wyuzdanymi przykładami, kiedy nie mówię o tym publicznie, żeby pokazać, do czego byłbym ewentualnie zdolny, żeby ratować moje dziecko. I w momencie, kiedy mamy system opieki zdrowotnej, który nie jest, bym tak powiedział, transparentny, I też jakby dużo tam jednak wpływu mają politycy, o czym się mówi na przykład w Ministerstwie Zdrowia, że tam generalnie pielgrzymują całe rodziny w poszukiwaniu miejsc i różnych tam specjalizacji. To jest taki element, który z jednej strony pokazuje pewne kumoterstwo, z drugiej strony także czasami nepotyzm. Bardzo to jest wielki problem i chciałbym go Państwu unaocznić. Oczywiście ta historia Jarosława Kaczyńskiego, który wchodzi na cmentarz, bo musi się zobaczyć ze swoją mamą, musi odwiedzić grób mamy, jest bardzo pamiętna, mam nadzieję. Przypominam, że zabiła trójkę ostatecznie osinowym kołkiem, bo okazało się nagle, że piosenka Kazika Staszewskiego, czy Kultu, już nie pamiętam, stała się numerem 1, co bardzo zdenerwowało niektórych ludzi. Mój ból jest większy niż twój. To jest bardzo poważny temat i chciałem Państwu przypomnieć kilka tego typu sytuacji i zacznę nietypowo. Zacznę od ustaleń, które poczyniła kiedyś Luiza Zalewska, bardzo dobra dziennikarka, bardzo dobra, tak w ogóle brzmi prymitywnie, bardzo rzetelna dziennikarka opisująca między innymi historie dotyczące afery Orlenu. Jeszcze kiedyś była afera Orlenu, która polegała na tym, że zatrzymano prezesa Orlenu i potem były dopiero dywagacje, teraz to już... ale okej. I ona napisała potem taki tekst w dzienniku Polska, Europa, Świat, który był sylwetką Ewy Kopacz, która wówczas była ministrą zdrowia, jeszcze wtedy nie mówiło się ministra, ale była ministrą zdrowia. I Luiza Zalewska ustaliła, co mogło być przyczyną tak wielkiego zaufania, jakie Donald Tusk miał wobec Ewy Kopacz. Ja tę historię doskonale pamiętałem, dlatego w 2014 roku, kiedy już stało się chyba, przynajmniej dla mnie było jasne, że zostanie szefem Rady Europejskiej, napisałem tekst w dzienniku Fakt, jeden z pierwszych, nad którym pracowałem w tej redakcji. Kopacz będzie nowym Tuskiem. Potem też opisałem Elżbietę Bieńkowską jako nową szef, jako kandydata na komisarza i tak dalej, ale to zupełnie drugorzędna sprawa, bo jeśli chodzi o Ewę Kopacz, to ten wątek lekarski jednak był istotny. Tak przynajmniej Luiza Zalewska ustanowiła, że Donald Tusk jako premier miał jedną bliską sobie bardzo kuzynkę i ta kuzynka, pamiętam, że to była kobieta, nie pamiętam stopnia pokrewieństwa, ale miała pewien problem zdrowotny, w którego rozwiązywaniu pomagała Ewa Kopacz. I też ja bym chciał Państwu powiedzieć, że to nie zawsze jest, nie mieszmy, nie bądźmy, wiecie, że ja jestem przeciwko odpowiedzialności zbiorowej, więc nie ulega wątpliwości, że ja oczywiście mógłbym znajdować różne niuanse, ale jeśli już chodzi na przykład o wykorzystywanie wysokospecjalistycznych procedur, to już moja tolerancja jest dużo niższa. I pewne rzeczy tam we mnie siedzą w związku z tym, bo wydaje mi się to bardzo, no bardzo dużym nadużyciem, szczególnie w partii, która mówi o tym, że jest partią wolności i że ona wyrównuje szanse, które wcześniej były nierówne. Ja pamiętam dokładnie na przykład panią senator obecną, pani Libera, ma też na nazwisko Beata Małecka-Libera, która przez moment chyba nawet była wiceministrą, na pewno była lekarzem ze Śląska i może nie osobiście, ale byłem współsprawcą publikacji o tym, jak to pani Libera dla swojej mamy załatwiła osobną salę w szpitalu i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym, bo ostatnie tygodnie przypomniały mi o tym, że rzeczywiście takich przykładów może być więcej, niż sobie wyobrażamy. I drodzy Państwo, chciałem, żebyśmy sobie przypomnieli szczególnie przykłady dwóch osób, które szalenie wpływają na naszą rzeczywistość, na wielu polach. Jedna obecnie wciąż, druga obecnie już wpływa głównie na swoje przelewy na swoje konto, czyli no zaraz zobaczycie. Czy pamiętacie, drodzy moi, taką historię polityków, którzy atakowali Krystynę Jandę i szereg różnych ludzi z tak zwanych elit, ale oczywiście tak zwanych, tak pojmowanych, między innymi artystów i tak dalej, którzy skorzystali ze szczepionek, które były szybko dostępne, jakie to było larum, jaka to była w ogóle skandaliczna sytuacja i tak dalej, no ile było wielkich awantur, a w międzyczasie mówiono o tym, że bardzo wielu polityków sobie może pojechać na przykład do szpitala w jednej warszawskiej miejscowości i tam zrobić sobie, drodzy Państwo, różne rzeczy. I teraz, drodzy Państwo, jest taka sytuacja, która była niedawno analizowana i też było wokół tej sprawy było wiele dyskusji. Chodzi o to, jakie są plany związane ze zmianą i ustanowieniem takiego specjalnego szpitala, który byłby dla VIP-ów. I tam między innymi Tomasz Lis pomstował bardzo ciekawy artykuł, znalazłem na ten temat na TVN24 Kontakt, z którego pochodzi ten wyimek, który chciałem Państwu pokazać. Chodzi o artykuł 5 ustawy Artykuł 5a ustęp 1 ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i on brzmi tak. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, marszałkowi Sejmu, marszałkowi Senatu, prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego. I ta, drodzy Państwo, ustawa przez lata, od 99 roku do mniej więcej chyba do dzisiaj, nawet nie została zmieniona. Generalnie jest to coś, co było od zawsze i jak mamy się czepiać, to się czepiajmy wszystkich od 99 roku. Ale no cóż, przepisy sobie, a życie sobie. Popatrzmy na kolejny slajd, który będzie jeszcze dotyczył tej sprawy i tutaj mamy wypowiedź a propos tego Państwowego Instytutu Medycznego, na który ma być zmieniony szpital MSWiA. I doktor Artur Zaczyński w rozmowie RMF mówił, że nie będzie tam żadnych łóżek VIP-owskich. Ustawowo mamy obowiązek zabezpieczenia 4 najważniejszych osób w państwie, prezydenta, premiera, marszałków, Sejmu i Senatu. Poza nimi każdy ma równe szanse leczenia, mówił 22 listopada 2022 roku. Tak mówił pan doktor Zaczyński. No i wiecie, mnie to trochę zastanawia, bo tak, z jednej strony stan systemu opieki zdrowotnej wydaje się być takim czynnikiem, który może pomagać wyborcom w zorientowaniu się, na kogo głosować, bo każdy z nas może być pacjentem i tak dalej. Ja nie wiem, powiem szczerze, jak to się stało, ale mam pewne przypuszczenia. Jak to się stało, drodzy Państwo, że ten temat przy wszystkich problemach, które system opieki zdrowotnej ma i są znane od dawna, nie szkodzi w żaden sposób PiS-owi. O tyle jakby mój problem jako też wieloletniego pacjenta, ja już o tym opowiadałem, między innymi po to, żeby mówić prawdę, więc ja się nie boję takiego skanowania przez różne wykrywacze kłamstw i jak czegoś nie mówię, to głównie albo w zasadzie wyłącznie dlatego, żeby kogoś nie zranić albo żeby ukrywać moich informatorów, bo to jest też element mojej pracy. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że no już dziękuję za ten slajd, poproszę teraz kolejny. Chciałem zwrócić Państwa uwagę, że tak jak kiedyś Kiedyś, no właśnie, tak jak kiedyś duże zamieszanie zrobił Jarosław Kaczyński i w ogóle politycy, którzy olewali covidowe różne obostrzenia, tak tego typu tematy myślę, że powinny budować dużą dyskusję i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Nadzieję graniczącą, przekonanie graniczące z pewnością. Czarnek na specjalnych warunkach odwiedził babcię w szpitalu, teraz w placówce pojawiło się ognisko koronawirusa i pisała o tym Gazeta Wyborcza. To jest sytuacja z października 2020 roku. Pamiętacie pewnie, że Przemysław Czarnek chciał odwiedzić babcię w szpitalu, no i odwiedził. A potem 2 dni później poinformował, że ma COVID-a. No i tak się jakoś składało. Dziennikarze ustalili, że pojawiło się wtedy ognisko SARS-CoV u chorych. 90% pacjentów było chorych. I polityk oczywiście był wskazywany przez niektórych jako osoba skrajnie nieodpowiedzialna, ponieważ no, naraził pacjentów. I tutaj, no dobrze, nie będzie dygresji, na koniec będzie dygresja jeszcze. Bo jedna rzecz, jeśli chodzi o ofiary koronawirusa, które nie chorowały na koronawirusa albo nie, on je zabił, jest dla mnie dość istotna. Poproszę kolejny slajd, na którym zobaczycie dalsze wypowiedzi Przemysława Czarnka, który generalnie absolutnie, przepraszam, absolutnie, poproszę już kolejny, bo już o ten mówiłem, generalnie szpital zasłaniał się ochroną danych osobowych, a później jak był uciśnięty, to wydał się bardzo ciekawe oświadczenie, ale tutaj zobaczmy, co nam mówił Przemysław Czarnek wtedy, jeszcze nie minister. W sobotę nie miałem żadnych objawów i nie byłem skierowany na kwarantannę wobec powyższego stanu. Stan mojej 88-letniej babci po udarze widziałem, wobec poważnego stanu mojej 88-letniej babci po udarze, widziałem ją krótko w szpitalu, zgodnie z procedurami, w pełnym reżimie sanitarnym. Nie miałem żadnego bezpośredniego kontaktu z innymi pacjentami. Sugerowanie w tej sytuacji, że jestem źródłem zakażeń, jest absolutnym nadużyciem. Jestem w stanie w to uwierzyć, ale wątpię. No ale jestem w stanie w to uwierzyć, że pan minister nie miał kontaktu z pacjentami, co oczywiście nie znaczy, drodzy państwo, że nikogo nie zaraził. I nawet w komentarzach, które potem szpital z siebie wydawał, to śmieszne były komentarze, bo było tam, że nie można twierdzić, że Przemysław Czarnek no, kogoś zaraził, bo nie da się wskazać, precyzyjnie źródła zakażenia. Czyli można czy nie można? No okej, jak to już... No nie, może się czepiam. Jeszcze chciałem na chwilkę, jeśli chodzi o te odwiedziny w czasach pandemii, powiedzieć, bo tutaj tym, którzy nas tylko słuchają, powiem, że Onet przygotował taką tabelkę. Naczelną Medonet była kiedyś pani Agnieszka Sztyler, która jest dziennikarką najwyższej próby, więc mam do niej zaufanie. I tak, trzeba przestrzegać zasad. W ogóle, wiecie, no zasady są po to, żeby je przestrzegać, szczególnie w szpitalach i naprawdę to nie są jakieś widzimisię, ani tam przepisy, które ktoś sobie wyobraził, że byłoby dobrze, tylko to jest wieloletnia, żeby nie powiedzieć już w wiekach wiedza, która owocuje przepisami, które mają chronić zdrowie populacji. No i tutaj mamy, jeśli chodzi przykład, szczeciński szpital, czyli wymagał takich zasad: przeprowadzenie dezynfekcji rąk, zasłanianie ust i nosa, w sytuacji przeciwwskazań do stosowania osłony, musi ona zachować dystans, nieporuszanie się przez osobę odwiedzającą w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty. No były takie relacje, że tam no, nikt nie mógł spotkać Przemysława Czarnka, no więc to jest możliwe, chociaż w ogóle już po pandemii to już trochę chyba gorzej, bo ja sobie wyobrażam, że wizyta ministra już teraz, a może wkrótce wicepremiera, no, może wywoływać pewne reakcje u personelu, nawet takie niechciane. I tutaj, żebyście wiedzieli, drodzy Państwo, co ja mam na myśli, posłużę się przykładem. Ostatnio ktoś zrelacjonował mi rozmowę z jedną wysoko postawioną sędzią, która stwierdziła, że państwo mamy już tak ustawione, politycznie bym powiedział, że już do tych sędziów i prokuratorów nie trzeba nawet dzwonić. Oni po prostu wiedzą, co mają robić. I to nie jest coś, co powinno nas bardzo dziwić, ale to jest coś, co powinno zastanawiać i być przedmiotem troski polityków. Ja w ogóle o takim zjawisku usłyszałem w formie, która była łatwa do wyobrażenia sobie lat temu, niespełna 20, ale niemal 20, kiedy Konstanty Miodowicz, były polityk Platformy Obywatelskiej, a jednocześnie też członek Komisji Śledczej i też wysoko postawiony szef UOP-u, wiceszef chyba UOP-u kiedyś, mówił o takiej sytuacji, że czasami oficerowie w służbach starają się zgadywać polecenia i oczekiwania swoich przełożonych. I oni bardzo dużo rzeczy robią bez żadnej autoryzacji, bo im się tak wydaje, że powinni zrobić, że tego się od nich oczekuje. I przy poziomie zastraszenia społeczeństwa, który jest dla mnie no, bezprecedensowy, bo słyszę przecież i pracuję, mówiłem Państwu o tych moich znikających informatorach, o sprawach, które zakładano sygnalistom. Najpierw, jeżeli ktoś jest anonimowy, to władza mówi, że anonimowych źródeł no to nie ma co honorować. Potem jak już ktoś mówi pod nazwiskiem, to zaraz się okazuje, że albo był w szpitalu psychiatrycznym, były tego typu przykłady, przynajmniej dwa znam, dwóch sygnalistów, jeden to Wojciech J., który oficer CBA, który przekazywał płytę, na której miał znajdować się marszałek Kuchciński, drugi to major Robert Pankowski, który był też leczony kiedyś na nerwicę i wyciągnął mu to jeden pracownik mediów. Więc, drodzy Państwo, no to nie jest coś, co niestety ta władza o co dba, bo wiem, że też różne rozstrzygnięcia były w tych sprawach. Dla mnie to jest absolutnie niedopuszczalne, jeżeli ujawniamy stan zdrowia kogoś, to po pierwsze no, są bardzo określone zasady, które trzeba stosować. Tutaj na pewno macie dużo przykładów, a myślę, że niedługo będziecie mieli więcej jeszcze przemyśleń. Wiem, co mówię. Pójdźmy dalej, żeby zobaczyć, w jaki sposób politycy nadużywają swojej władzy. I przypomnę, że zaczęliśmy od tego, że Ewa Kopacz zapunktowała u Donalda Tuska, tak twierdziła Luiza Zalewska, której ja wierzę, tym, że pomogła mu zorganizować leczenie dla jego bliskiej osoby. No na pewno każdy z Was, który miał jakiegoś lekarza, który pomógł wyzdrowieć Waszym bliskim, no miał bardzo dużo chęci, żeby mówić o tym wszędzie, podkreślać, czasami wręczać jakieś prezenty i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co jest bardzo ludzkie. Jeśli się ze mną nie zgadzacie, to mi coś napiszcie, co pozwoli mi myśleć jakkolwiek inaczej. Minelotti, żegnamy Ciebie. Cieszę się, że ten chaos jest tylko w kuchni, a nie w moim programie, bo przez moment tak myślałem. I kontynuujemy dalej. Poproszę kolejny slajd. Minelotti to oczywiście nasza forumowiczka. Państwo to oczywiście wiecie. Mój ulubiony polityk, Jacek Kurski, prezes TVP. I to jest piękna historia, drodzy Państwo. Szybkie ozdrowienie Jacka Kurskiego. Rządowy szpital twierdzi, że prezes TVP pokonał koronawirusa dzień po dodatnim teście. No cuda. 24 grudnia, Wigilia, tekst Kamila Dzióbki, który wie, co pisze, szpital i z Onetu, oczywiście to jest tekst, szpital MSWiA wydał oświadczenie po tekście Onetu, w którym ujawniliśmy, że prezes TVP Kurski pojechał do Paryża na konkurs Eurowizji Junior, choć 5 dni wcześniej uzyskał dodatni wynik testu na obecność koronawirusa. Stanowisko rządowego szpitala usprawiedliwia Kurskiego, ale nie rozwiewa zasadniczych wątpliwości. Popatrzmy dalej, jak to było. Jest bardzo ciekawe. O oświadczeniu możemy przeczytać, że badanie zostało wykonane, by ocenić, czy Kurski jest już ozdrowieńcem po aktywnej fazie choroby. Zgodnie z wynikami badania u Jacka Kurskiego wykryto RNA wirus SARS-CoV, jednak jak twierdzi szpital, wynik ten wskazuje na późny okres po infekcji COVID. Wykrycie genomu wirusa pomiędzy 30 a 35 cyklem badania. No dla mnie brzmi to tak trochę po chińsku. Nie znam się, nie pisałem za dużo o samym koronawirusie, raczej o tym, jak wykorzystywano pandemię do tego, żeby sobie zarobić i tak dalej. Ale ten szpital jest bardzo ciekawym przykładem, szpital MSWiA, tam bardzo wielu polityków się leczyło kiedyś i leczy. Nie leczy się tam Jarosław Kaczyński, który bardzo ma złe zdanie podobno, to są tylko plotki, ale ja będę wam też takie plotki przynosił. Szczególnie, że sami na forum poruszaliście kwestię Jarosława Kaczyńskiego, który miał rzekomo zasłabnąć. Ja już powiem szczerze, przestaję tropić te choroby Jarosława Kaczyńskiego, bo chociaż swego czasu wydawało mi się to bardzo istotne i jeżeli rzeczywiście on tam korzysta z rozmaitych uprzywilejowań, to ja nie wiem dokładnie, czy to wszystko jest lege artis, bo kiedy był wicepremierem, to może jakoś, ale widać też, że rząd i politycy mają chęć, żeby mieć takie specjalne uprawnienia i to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Wracam do historii Kurskiego, groził procesem. Ja jeszcze do Kamila się nie dodzwoniłem, ale spytam go, jak to jest z tym procesem, powiem Państwu w następnym programie. Prezes groził, zapowiadał zawiadomienie do prokuratury i tak dalej, to tak a propos odwracania porządków. Ale dlaczego on zagroził prokuraturą? Bo ujawniono informacje dotyczące jego stanu zdrowia, a zapomniał o tym, że jak pisze Kamil, weryfikowanie, czy politycy i osoby publiczne przestrzegają kolejności szczepień, obostrzeń covidowych i zasad kwarantanny, to standardowy obowiązek mediów podczas pandemii. Co wy na ten temat myślicie? Ja chciałem Państwu też niestety powiedzieć, a właśnie tutaj mamy tą jeszcze, przepraszam, oświadczenie, na co zwraca uwagę autor, więc musimy mu oddać jeszcze głos. W dodatku oświadczenie szpitala MSWiA mnoży wątpliwości, zamiast je rozwiewać. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia istnieje możliwość zakończenia izolacji po pozytywnym teście, ale wyłącznie, i tutaj cytat, w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej lub w przypadkach uzasadnionych klinicznie. No sorry, Jacku Kurski, ale nie jesteś w żaden sposób osobą wykonującą zawód medyczny lub sprawującą opiekę. Jak się tam w ogóle wrócimy do tego, bo to była bardzo ciekawa historia, ale ja chciałem wam powiedzieć, jak ona się skończyła, żeby tak zacząć się zastanawiać nad tym wszystkim. Poproszę jeszcze kolejny slajd, chyba że już to ostatni. To był ostatni slajd, jeszcze jeden wam chciałbym pokazać, bo jest bardzo ciekawy. Bardzo dużo w tym szpitalu MSWiA działo się rozmaitych historii za czasów PiS i zastanawiam się, czy ta historia nie powinna nam dać trochę do myślenia, bo tak to się jakoś złożyło, drodzy Państwo, że ten Jacek Kurski, który mógł liczyć bardzo na dyrekcję szpitala, która robiła dużo, żeby pokazać, że tutaj nic się tak naprawdę nie stało, mimo że powiedzmy sobie szczerze, to nie szpital poleciał na Eurowizję Junior, tylko poleciał Jacek Kurski, więc w zasadzie można by sobie zadać takie pytanie, dlaczego szpital tak jak niepodległości broni Jacka Kurskiego, ale wy znacie na to pytanie odpowiedź, więc nie musimy jej udzielać. Niemniej jednak chciałem wam powiedzieć, że ten sam szpital akurat znalazłem, słuchajcie, zaraz go pewnie zobaczycie, w innej sytuacji. Jak wiecie, Jacek Kurski jest moim absolutnym ulubieńcem, ponieważ jakby absolutnie zniszczył autorytet Kościoła katolickiego w Polsce, biorąc ślub kościelny z panią Joanną Klimek. a wcześniej unieważniając kilkunastoletnie małżeństwo swoje, bo mógł pomógł i tak dalej, i tak dalej. I mówię o tym, moi drodzy, dlatego, że no Jacek Kurski jest zdolny do wszystkiego i mówiłem na pewno o tym w programach i jeszcze pokażę Państwu jeden screenshot, bo umiecie łączyć kropki, a poza tym im bliżej wyborów, tym bardziej będziemy te kropki grubymi markerami łączyli. Więc chciałem, droga Iza już ściąga pożegnalną naszą dzisiejszą, bo słyszymy, że dotarła. I tenże Jacek Kurski, który mógł tak liczyć na współpracę szpitala, okazuje się, że tam bywał jeszcze w innych sytuacjach. Zaraz jeszcze sprawdzimy jedną rzecz, ale generalnie, drodzy Państwo, chciałem Wam powiedzieć, tak podsumowując, że bardzo źle dzieje się w systemie opieki zdrowotnej i wprowadzając ten wątek, który zapowiadałem dzisiaj, czyli wątek dziennikarzy, którzy nie wykonują swoich obowiązków, a wręcz sprzeniewierzają zasady, jakiś kodeks elementarny, nie wiem, nawet honorowy, mógłbym powiedzieć, to chcę powiedzieć, że bardzo wiele dziennikarzy, dziennikarek, którzy bardzo się znało dobrze na zdrowiu, odeszło z zawodu z różnych powodów, pewnie dlatego, że jest zbyt mało płatny i tego mamy bardzo konkretne i złe efekty, bo im mniej dziennikarzy, tym mniejsza konkurencja, tym bardziej, tym mniej, że tak powiem, jest żyłek rywalizacji i walki o newsy i wytworzyła się taka sytuacja, którą chcę Wam wskazać, że niestety jest bardzo wielu dziennikarzy, którzy albo nie pisze nic kontrowersyjnego, albo spija z ust każde nawet najdziwniejsze zdanie, łyka rozmaite newsy, no i cóż, jak tak będzie, to nic nie będzie. To chciałem Państwu powiedzieć dzisiaj, tak a propos. A tutaj przytaczam na koniec, drodzy Państwo, artykuł Bartosza Pańczyka, bardzo sympatycznego dziennikarza Faktu, którego pozdrawiam z tego miejsca, który pisze, że Jacek Kurski i jego żona, a to jest artykuł z marca 2021, pisze, że Jacek Kurski i jego żona Joanna 25 marca zostali rodzicami. Cała trójka właśnie opuściła szpital MSWiA w Warszawie. Prezes TVP przyjechał po rodzinę razem ze swoim szoferem. Na przywitanie wręczył żonie bukiet czerwonych róż. Łączymy kropki. Szpital MSWiA, ten sam, który bronił Jacka Kurskiego i twierdził, tam opowiadał, oświadczał i tak dalej, generalnie Jacek Kurski 5 dni po teście pozytywnym sobie leci na Eurowizję, no generalnie naprawdę nie musiał lecieć na tą Eurowizję, naprawdę, mógłby sobie to darować, mógłby nawet powiedzieć przepraszam, no ale lepiej w zaparte, bo to jak ma się telewizję i ma się różne tego typu rzeczy, to można. I patrzcie, co ciekawe, 2021. Robimy taki mini fact-checking i patrzymy, jak to było, że w MSWiA urodziło się to piękne dziecko, drodzy Państwo. I co w tym może być zastanawiającego? Ja nie jestem lekarzem. Wiecie, że jestem bardzo szczęśliwym ojcem Bruna z in vitro chłopca. Najlepszy. Kocham Cię bardzo, synu, kocham Cię bardzo, córko, ale no, jak wiecie, in vitro to nie jest ulubiona metoda walki z bezpłodnością tej władzy. Oczywiście czasami można skorzystać z tej, drodzy Państwo, możliwości, no ale no, ona jest raczej dla bogatych, szczególnie kiedy buńczucznie wprowadziliśmy naprotechnologię i nic z tego nie wyszło, tak? Dlaczego o tym mówię? No bo to tak przypomniało mi ten szpital. Jakby wspaniałe jest to, że ta moc, nie wiem, modlitwy chyba, pomaga pokonać nawet największe przeszkody. I w takim właśnie, w takiej sytuacji wychodzi Jacek Kurski ze swoją żoną i tak patrzę, kurka wodna, słuchajcie, to są ludzie jednak tak chyba dużo po 40. 40. No wszystko wskazuje na to, że pani Joanna Kurska ma 49 lat, a Jacek Kurski ma 55. Kurczę. Gdyby nie Kościół i naprotechnologia pewnie, ale nic nie wiem, na pewno by się to nie udało, co nie? Pomyślcie. Do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski. A dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, and I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on stage. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough, I'm about to pop up. Fuck you, you're lost, we all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost,